w Centrum Ogrodzeń z Możywą. Znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W Lukspawie także duży wybór mebli loftowych. Możywół 36a, możwół małpa luxpaw.pl Telefon 797 355 -341. Ciągnąca się przez ostatnie lata rewitalizacja i remediacja zbiornika wodnego w Sielpi właśnie się kończy. Akwen jest obecnie napełniany wodą, a po sezonie nie będzie ona z niego już spuszczana. Proces piętrzenia wody roz rozpoczął się na początku ostatniego tygodnia kwietnia. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni y, zalew Ślipsiński napełni się wodą. Ja chcę przypomnieć, że ze względu na strukturę podłoża ten proces nie jest y, specjalnie szybki, ponieważ y, muliste, torfowe dno y, i powierzchnia piaszczysta najbliższej okolicy powoduje, że mamy tam ciekawe zjawisko. Pierwsze dni wyłapywania wody to to jest takie, jakby nasączanie gąbki, czyli pierwsze, pierwsze metry sześcienne, pierwsze hektolitry wody. Najpierw rozlewają się szeroko w gruncie, podnosząc poziom wód gruntowych, który generalnie w najbliższej okolicy, czyli takiej, która niemalże promieniuje na kilometr od zbiornika, utrzymują ten poziom zgodny z lustrem wody. Mam nadzieję, że deszcze, które są zapewne w najbliższym tygodniu, spowodują, że na weekend majowy zbiornik będzie już pełny. To jaka będzie ilość wody w zbiorniku podczas majówki zależne jest więc od czynników atmosferycznych. Włodarze gminy Końskie spodziewają się jednak licznych gości w tym miejscu i zachęcają choćby do oglądania nowych wysp, czy korzystania z traktu spacerowego, którym akwen można obejść dookoła. Nigdy wcześniej takiej możliwości nie było. Napuszczanie wody nie oznacza jednak natychmiastowego końca prac. Firma od wielu lat wykonująca zadanie musi jeszcze zrobić nasadzenia zieleni, a w wielu miejscach potrzebne są także roboty wykończeniowe. Samorząd czeka też na odbiory nowych instalacji elektrycznych w Sielpi, ale tutaj termin tych działań uzależniony jest od tempa prac PGE. Co chyba dla wszystkich zainteresowanych zbiornikiem jest najważniejsze. Na jesieni woda z akwenu nie zniknie. Nie przewidujemy, żeby trzeba było jeszcze raz spuszczać wodę z zbiornika, choć ze zbiornika choć prawdopodobnie trzeba będzie wpisać do yy, Pewnej procedury utrzymania tego zbiornika, że raz na jakiś czas, czy raz na jakieś 10 czy 15 lat ten zbiornik tak czy inaczej będzie musiał być opróżniony z wody. Musi być dokonany przegląd części podwodnej, urządzeń piętrzących. A zatem już dziś zapraszamy do Sielpi.